To nie jest takie proste. Tarwizja.pl. Witam wszystkich. Nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole Ira. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają tarwizję.pl. Panie Arturze, jak wrażenia z dzisiejszego koncertu? Bardzo fajnie. Bardzo mi się... ja jestem bardzo zadowolony. Dobrze się pan bawił na swoim koncercie. Dobrze się bawiłem, chociaż miałem troszeczkę stresu, bo tam technicznie nie wszystko do końca dobrze działało, ale to nie istotne. Najważniejsze jest to, że to był pierwszy taki koncert. Dzisiaj zagraliśmy pierwszy raz ten zestaw piosenek. I w takim układzie i z tymi wszystkimi dodatkowymi rzeczami, które się tam działy. Po prostu nigdy wcześniej tego nie robiliśmy. Dzisiaj był pierwszy raz. I tak właśnie jesteśmy na gorąco i fajnie, i widzieliśmy tą reakcję publiczności i to jest taka wartość, którą właściwie trudno ocenić, bo jak się robi coś, jak się gra na przykład 35. koncert z tym samym programem, to można się spodziewać, że tam w tym momencie ludzie będą reagować bardziej żywiołowo, w tym może mniej, tutaj coś się wydarzy, tak. A grając program, taki zestaw programowy pierwszy raz, jest fajnie, bo to są te pierwsze emocje, nie? I dla nas, i dla publiczności. I wtedy jest super. Nie? Ale jak najbardziej pozytywne emocje, rozumiem. No tak. Jest, ja cały czas mam jeszcze, co prawda głos już mi trochę siada, ale adrenalina jeszcze cały czas działa, nie? Panie Arturze, powiedzmy o tym jubileuszu, bo to był właśnie pierwszy wyjątkowy koncert ze szczególnej okazji. 25 lat, ja wiem, że to taka szczególna, no. Okrągła data. Pierwsze 25. Zobaczymy, co dalej. Będziemy... No, pracujemy nad nową płytą akurat też, tak jakby zupełnie przypadkowo. I zagraliśmy dzisiaj zresztą na koncercie jedną piosenkę, która promuje już płytę, pierwszy singiel, utwór pod tytułem Taki Sam. I chyba już go ludzie znają, także no, jest fajnie, dobrze reagują. No. Mówił pan, że nowy repertuar, jaki był klucz do wybrania tych piosenek właśnie na ten... Znaczy w sensie programu, tak, tego 25. No to było bardzo trudne, dlatego że my tam kilka miesięcy temu zrobiliśmy sobie taką listę piosenek, które naszym zdaniem powinniśmy przypomnieć na tej trasie, która ma jakby być upamiętnieniem 25-lecia, tak? Naszym benefisem, tak? Więc no właśnie, to zrobiło się strasznie dużo i tak po takiej selekcji drugiej bądź trzeciej wyszło nam, że już zostało tylko 30 piosenek, nie? To świetnie, to już jest... Ale to niestety by nas zabiło, bo moglibyśmy fizycznie tego nie wytrzymać, bo... No więc zaczęliśmy znowu zmniejszać tą liczbę, coś tam odrzucać, zastanawiać, co nie było łatwe. No finalnie jest tak, że właśnie wpadliśmy też na pomysł, żeby jednak zagrać dużo piosenek, ale żeby tego jak bardzo nie rozciągać w czasie, żeby też nie zanudzić. No więc wpadliśmy na ten pomysł, że jakby koncert składa się z trzech części, ta część środkowa jest taką częścią akustyczną, ale nie w takim sensie, że po prostu grane są piosenki w całości, tylko próbowaliśmy zrobić takie wiązanki po prostu utworów, żeby połączyć ze sobą. No i myślę, że to się udało, że to jakoś ma ręce i nogi. Nie. W Tarnowie graliśmy już kilka razy w życiu, także to nie jest pierwszy raz. Mamy tu też jakieś tam znajomych, przyjaciół, kolegów. Także. O, w sumie tak. Często gracie charytatywnie? Często nie. Nie, często nie. Nie, bo to jest tak, że na ogół, znaczy właściwie to moglibyśmy grać codziennie, tak? Przez okrągły rok.
tyle jest jakby propozycji i pytań. Natomiast no, my jakby swój kalendarz koncertowy, swój kalendarz zawodowy układamy z bardzo dużym wyprzedzeniem. A takie prośby o granie wpadają jednak tak naprawdę, to ludziom się wydaje, że wystarczy zadzwonić na 2 tygodnie przed imprezą i właściwie to przecież można wszystko załatwić. No niestety nie można załatwić, bo to u nas jest tak, że no, my już w listopadzie wiemy, jak wygląda dla nas zawodowo maj, czerwiec w przyszłym roku, tak? Także to tak, tak to mniej więcej jest, no. Jest taki cykl. Ale czasem tak, ale czasem się udaje gdzieś tam wstrzelić, tak? W takie jakieś działania. Dlaczego się udało do Skrzyszowa akurat? No bo akurat się udało, bo akurat tak naprawdę to mieliśmy, dzisiaj mieliśmy sobie robić, nie grać koncertu jeszcze, tylko grać próbę tego koncertu. Bez publiczności i tak dalej. Gdzieś tam mieliśmy wynajmować w ogóle salę taką, żeby ustawić scenę, te wszystkie rzeczy i tak dalej. No ale w końcu postanowiliśmy, że dobra, to zagramy to tak. Jak będzie, tak będzie. No ale okazało się, że było fajnie.